Teraz pokażę Państwu, jak piszę Braille'em na iPhone'ie. Musimy teraz znaleźć sobie miejsce, gdzie chcemy pisać. Ja napiszę akurat Messenger, wybiorę. Tak, i znalazłem miejsce, pole edycyjne, gdzie mogę pisać. Klikam w to dwa razy i ustawiam sobie pokrętłem. Mamy ekran Braille'a ustawiony. Więc teraz sobie robię tak zwane odznaczanie punktów. iPhone mam ułożony plecami do siebie. Przycisk Home jest z prawej strony, bo on jest poprzecznie ułożony. Głośnik jest z lewej strony. Trzymam go w jednym ręku, w jednej dłoni, palcem, kciukiem i małym paluszkiem. Lewą ręką też kciuk i mały palec. Trzema środkowymi jednej i drugiej dłoni piszę. Teraz oznaczam sobie punkty. Tryb eksploracji. 1, 2, 3. Tryb eksploracji. 4, 5, 6. Mam oznaczone, więc mogę zacząć pisać. Żeby zacząć od dużej litery, muszę punkt 4 i 6 dotknąć. Kropki 4, 6. I mogę pisać, zaczynać pisać wyraz. Wielkie A, L, A, spacja, ala. Teraz, żeby przesunąć, zrobić przerwę pomiędzy wyrazami, palcem u lewej ręki przesuwam od lewej do prawej, środkowym palcem. Żeby cofnąć, palcem u lewej ręki przesuwam w lewo, od prawej w lewo. Spacja. A. Cofam. L. Wielkie A. Mogę też to zrobić za pomocą dwóch palcy, cały wyraz przesunąć, cofnąć po prostu. Zaczynam od nowa. Kropki 4, 6. Wielkie A. L. A. Cudzysłów proste. Ala. Cudzysłów proste. Spacja. Ala. M. A. Spacja. Ma. K. O. T. A. Cudzysłów proste. Kota. Cudzysłów proste. Spacja. Kota. I teraz, żeby zrobić przecinek, palcem u lewej ręki dotykam. Przecinek. Przecinek. Żeby zrobić kropkę, też palcem tym niżej u lewej ręki dotykam troszeczkę niżej. Kropka. Kropka. Mogę zacząć pisać dalej. Zaczynam po kropce od dużej litery. Wielkie O. L. A. Spacja. Ola. M. A. Spacja. Ma. P. S. A. Cudzysłów proste. Psa. Cudzysłów proste. Spacja. Psa. Kropka. Mam napisane zdanie, dwa zdania właściwie. Teraz jak to wysłać? Sposobów jest kilka. Można przesunąć z góry do dołu trzema palcami. Orientacja odblokowana. Od dołu do góry. I jest wysłane. Albo orientacja nowa. Wyjść z funkcji pokrętła. Pasek przewijania gumowego, 23 strony. Wyślij polubienie, przycisk. I jest, no to już jest wysłane w tej chwili. I dojść do miejsca, w którym się wysyła. I wtedy jest wysłane. Także uważam, że jest to znakomita metoda pisania, bardzo szybka, bardzo też wygodna, ponieważ nikt nie wie, co ja piszę. Wystarczy założyć słuchawkę Bluetooth, bo troszeczkę jest ciężko z podpiętą słuchawką przewodową z tej strony, bo nie byłoby jak pisać. Znaczy się od strony prawej przy przycisku Home, ponieważ byłoby ciężko pisać, przynajmniej dla mnie. A jeżeli mam słuchawkę Bluetooth, mogę sobie pisać, nikt nie wie, co ja robię, wysyłam szybko te wiadomości. Będąc na czacie, na Messengerze, w ogóle nie muszę wychodzić z ekranu Braille'a, ponieważ wiadomości będę dostawał, będzie mi mówiło, co dostaję za wiadomość i mogę je szybciutko odpisywać. Jest to możliwe też i na innych aplikacjach typu Facebook, WhatsApp, tam, gdzie jest pole edycyjne i tam, gdzie jest możliwość wejścia ekranu Braille'a. Także dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do oglądania naszego kanału. Pozdrawiam.